предсказания. Или параграф 19. Все будет А, Б, С, Д, Е, А. Раскрывание четыре. Прошу Państwa przechodzimy do wprowadzania projektu. Kto jest Państwa za wprowadzeniem projektu numer A? Kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał, nie widzę. 16 za, bez wstrzymujących, przeciw. Druk numer B. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem? Kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał, nie widzę. 16 za, przeciw 0, 15 za, przeciw 0, wstrzymujących 0. Druk numer C. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem? 15 osób jest za, nie widzę. Kto z Państwa jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał, nie widzę. 15 za, przeciw 0, wstrzymujących 0. Druk numer D. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem? 17 osób jest za. Kto z Państwa przeciw jest? Nie widzę, kto się wstrzymał, nie widzę. 17 za, przeciw 0, wstrzymujących 0. Druk numer E. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem? 17 osób jest za. Kto z Państwa jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał, nie widzę. 17 za, przeciw 0, wstrzymujących 0. Druk numer F. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem? 17 osób jest za wprowadzeniem. Kto z Państwa jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał, nie widzę. 17 za, przeciw 0, wstrzymujących 0. Druk numer H. Numer G. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem? 17 osób również jest za wprowadzeniem. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał, nie widzę. 17 za, przeciw 0, wstrzymujących 0. Druk numer H. Kto jest z Państwa za wprowadzeniem? 16 osób jest za. Kto z Państwa jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał, nie widzę. 16 za, przeciw 0, wstrzymujących 0. Proszę Państwa, mam jeszcze 3 projekty połączone z sobą. Tak, nie panie, już zobaczy. Proszę Państwa, czy projekt uchwały w sprawie zmian ordynacji wyborczej Państwo macie tytuł sam przed sobą? Tak. W sprawie ograniczania opłat za wywóz odpadów komunalnych? Tak. Też. I w sprawie objęcia patronatem festiwalu osobiście. Tak. Dziękuję. Dobrze. Czy ktoś z Państwa jeszcze ma uwagi, coś chce dołożyć? Nie widzę. W takim razie proszę o przegłosowanie całej porządku obrad. Kto jest za przyjęciem? 15 osób, 16 osób jest za przyjęciem. Kto jest z Państwa przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. 16 za, przeciw, 0, wstrzymujących 0. Dziękuję. Czy już do punktu drugiego, czy do protokołu, które miały jakieś uwagi nie wpływały, w takim razie uważamy, że to był za przyjęty z pracy zarządu. Proszę Państwa, zarząd odbył dwa posiedzenia, między innymi kilka spotkań w związku z wojnem wojennym, z emerytami i rencistów, związkiem emerytów i rencistów i przygotował porządek obrad i między innymi uchwały. Natomiast Państwu powiedzieć, że 25 lutego o godzinie 13.30 w Muzeum Armii Krajowej jest uroczyste spotkanie kombatantów 60. rocznicę śmierci Emila Findolfa-Lilla. Proszę Państwa, nie wyobrażam sobie, ja o 13.30 zaczynam pracę i w swojej placówce i nie wyobrażam sobie, żeby ktoś nie poszedł na to, pozdrawiam z ulicy. To jest zaproszenie, nie jest jednoosobowe. Sądzę, że jeżeli nawet kilka osób idzie na to, na pewno będzie bardzo dobrze. Zostawiam to zaproszenie i liczę na to, że ktoś z Państwa zadeklaruje się, że będzie
mógł uczestniczyć w tym spotkaniu. Kolejną rzeczą bardzo istotną dla nas jest w przyszły czwartek o 15:30 spotkanie ze skarbnikiem miasta i wszystkimi dzielnicami przewodniczącymi. Jest propozycja podziału środków 35-65, 35% na inwestycje, 65% na sprawy bieżące. Nie dotyczy to zupełnie tylko infrastruktury drogowej, dotyczy to całego naszego budżetu. A więc dotyczy to zarówno oświaty, niepełnosprawnych, kultury, czyli cały nasz budżet. Rozmawiamy wszyscy jak to, między sobą, jak to wszystko poustalać. I jedna rzecz nie została określona na dzisiejszym przez skarbnika, co to jest inwestycja. No bo ogólnie się mówi, że wszystko co jest projektem. Co to jest inwestycja, a co to jest renta. Ja staram się wytłumaczyć, że na przykład inwestycją w remont szwarku, kontynuację inwestycji miejskich. Na kwotę 430 tysięcy, a to coś koło tego, gdzie zostało wszystko wymienione podczas tych czasów, to była inwestycja. Ja zrobię taką tabelę, jeśli ktoś z Państwa deklaruje się również do współpracy, to zapraszam. Taką tabelę, która będzie materiałem wyjściowym do dyskusji ze skarbnikiem. Nie powie, wszystko jest takie troszeczkę lewne, nie powie konkretnie, co jest inwestycją, a co jest wydatkiem bieżącym, no to naprawdę ciężko jest to zrobić. Tym bardziej, że twierdzą, że wszystkie zadania z oświaty powierzone są inwestycjami. Ale jeśli się zapisze wymiana okna, to nie jest inwestycja, a wymiana stolarki rakiety to jest inwestycja. No więc tutaj widzę, że już chodzi o jakieś szczegóły takie i no bez tego ani rusz. Ale dobrze byśmy się zaczęli zastanawiać nad tym, jak te 35% to są i priorytety i powierzone i wszystkie razem, jak wyodrębnić tą kwotę, jak to wiadomo, ale na co? Czy zrobimy jedno wielkie jakieś zadanie za 35% naszego budżetu, czy zrobimy kilka mniejszych zadań? I tu jest potrzebna taka debata pozasesyjna, sądzę. Ja 28 zobaczę się ze skarbnikiem, będę chciał uzyskać szczegóły do tego wszystkiego. I po tym wszystkim sądzę, żebyśmy się spotkali przy herbacie, żebyśmy na sesji to wszystko odmawiali. Jakieś wektory naszego działania na przyszły i kolejny rok wyznaczyli, co zainwestujemy pieniądze. Bardzo istotna sprawa, dziękuję za odpowiedź na ostatniej sesji w sprawie ordynacji wyborczej, za te uwagi, które są. Jak się porozumiałem z dzielnicami, wszyscy mają ten punkt jeden w swoich uchwałach, których jeszcze nie podjęli, będą podejmować, ale ten jeden punkt odnośnie podpisów jest przejawia się przez wszystkie dzielnice. Także tutaj nie konsultując wcześniej, jesteśmy tym samym przyszłym. Proszę Państwa, to wszystko w zasadzie przechodzimy do druku numer 1.